Cześć, tu Adam Morawski, zapraszam na 7 wspaniałych pytań. Po kim te Loki? Aha, to ja już wiem, po kim te Loki. W mojej rodzinie wszystkie kobiety mają Loki. Moja mama, moja siostra, moja babcia, no i wyszło tak, że ja też mam. Co wydarzyło się z twoją twarzą podczas pewnego meczu piłki nożnej w wakacji? A, to jest pewne pytanie od mojego brata. Wybraliśmy się z kolegami ze wsi pograć w piłkę nożną. No ja stanąłem na bramce, niestety moja twarz miała spotkanie ze słupkiem i potem z półtorej tygodnia miałem szramę na twarzy. Podobno ma zdolności aktorskie. Pokaż, jak w przedszkolu grałeś Papkina. O Boże, kochany, kiedy to było? O matko. Jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi luby. To pamiętam tylko ten tekst. Wybrałeś się z Jose de Toledo na koncert Zenka Martyniuka. Znasz wszystkie jego piosenki? Może nie wszystkie, ale dużo piosenek znam i lubię słuchać. Czy pamiętasz, gdzie byłeś, jak dostałeś pierwsze powołanie do kadry narodowej? Jak zareagowałeś? O, to też się domyślałem, że to będzie pytanie. Najpierw skończyliśmy lekcję języka polskiego. Dostałem wtedy bodajże jedynkę i pani mi groziła, że nie zdam. Chłopaki się ze mnie śmiali, ja poszedłem do sklepu. Potem dostałem mnóstwo telefonów, że jadę na kadrę i w to nie wierzyłem. I bodajże poszedłem do internatu, chłopaki mnie przywitali z brawami, a Krzysiu Misiejuk z Kalisza, którego pozdrawiam, powiedział: teraz to już na pewno nie zdasz. A ja nie wiedziałem, jak mam na to zareagować. Lubisz grać na konsoli w NBA? Dlaczego rzucasz padem po porażce? Rzucam padem po porażce, bo niestety mój brat gra lepiej, a ja ciężko znoszę porażki. Jak reagujesz na hasło Kadenas cię pozdrawia? Ja pozdrawiam pana Artura Górala. Dziękuję. To jest od cygara na pewno. Mieliśmy 3 bramkarzy. Był Marin Trzego, Marcin Wichary, no i Adam Morawski. Później był Rodrigo, no i Adam, to już miał trochę, jest też sfrustrowany, później już jest, śmiał się z tego, nie, bardzo mało grał na tej zasadzie, że Manolo preferował grę 2 bramkarzami. No i w którymś momencie przed meczem zawsze ja rozmawiałem z Manolem, jak on na to, kto zaczyna, kto drugi, no i Adam mówi, w końcu mówił coś o mnie, no i tak, kazał cię pozdrowić. Dzięki.